No rady się znajdziesz... Właśnie. Czysty Lemkę, no. Tylko mieszkałeś w Polsce. No co takie robią, no. No co ty Lemkamy, no. A jak wy odważajcie? Może, można tak robić? No nie powinno no, się, no. Ale no można. Może, no, ale to jest takie nie zawsze jest dobre, no bo... No bo właśnie, to trochę się jazyk, nie? Ale... No bo jeśli każdy by tak robił, no to późniejsze już mam kminę butę, no bo... To my się staraty, żeby tak... To późniejsze się już aż czas polskoho, bo idę w tradycji polskoho, no i byłem tylko w ogólnym budycznym. Bardzo ważne to jest. Się identyfikujemy z tym językiem, co... To bardzo ważne. Ale to nie zawsze tak jest. No, to jest greko-katolicy, prawosławni, gdzieś katolicy na razie. To religia, no to jest dowolny wybór każdego. No, nie jest związana z naszą tradycją, ale to nie jest jakoś się, czy moim zdaniem, że nie musi to być religijne. Powiem, jak byś to opisał, kto to jest Lemko dla kogosy z Warszawy? Kto to by zwiedzał, a kto to jest Lemko? To co byście powili? Kto to Lemko? Naród, no. Kotry był... W chorach, to trudno to społeczność, no Gotra mała swoje odrębne tradycji. No jak byli w chorach, no to byli jakby odłuczeni od Polaków. No i właśnie takie tradycji, jakaś kultura, wszystko się osobno jakby robiło. No staramy się jak najczystsze gadać po angielsku, nie? Ale... Czy tak dobry znamy, no... Nie kotrzy słowa nie znamy, nie kotrzy, ale to pojedyncze słowa. Ale ogół, no, rozumiemy zawsze, dogadamy się z tym. No i trudno tak przykładać. Nie tam się no takie pytanie, nie, że... No. Ale słowa takie znane były, używane na sztodym, no. Na przykład, no... Hyża. O, tak, hyża, no. Hyża, no. To używały tego no. Słowa. Tak, rozumiem. No i tam to jest sam Lemkę. No. W chorach na przykład, jak jesteśmy, to... No tak, bo to ty możesz też Mirsze gada, ja bym inszy, no. Nawet Kotry nie znają, to jest dobre, bo się one nawczyli doma. W ogóle środowiski Polaki wychowane, no i nie ma ich to nawczyli, to wiem, no gadaj bardzo po polsku. To ogólnie, no znaczy... Bo jedno było po Łemkowska, drugie po polskie. No właśnie, tak na zamian. No śmieszni co, kus. Taka mieszanka. No właśnie. Dymi to... No ale to czasem nie jest na tylko na przykład, że nie ma się od mała. Przecież budę rybiuska mowa w przyszłym. No, no jak budę lega to budę. Nie budę to przekazywane z pokolenia na pokolenie. No to się... No, nie ma. Już się jakoś ugratulacza. To zależy co od nas samych. Bo jak jest otec na przykład Łemka, żena Polka, no to już dzieci nie znają ciuchą gadaty. No czasem tak jest. Bo język się będzie zmieniał, jak każdy język, nie? Думаєте, буде у нас полонізовувати більше і більше? Ну, менше вплив є, ні? Так, тут є більшість Поляків, а ти гадаєш чомусь до себе по-польськи. А як Лемок має до чинення раз з Лемком, раз з Поляком, ну то там вона ще затрачає.